Czarnobylite. Gra wydana 28 lipca 2021 przez producenta The Farm 51. Grę można kupić na Steam za 119,99 zł, natomiast na GG Deals można znaleźć oferty od 16 zł z K-shopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy horror w zniszczonym przez radioaktywność Czarnobylu wyszedł dobrze? Czy fabuła gry jest tutaj jakkolwiek ciekawa? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Keriot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj opowiemy sobie o wrażeniach z gry. Z gry, którą nie pamiętam jak poznałem, ale kojarzę, że prawdopodobnie przez ich inną produkcję, czyli World War 3. Ukończyłem jakiś czas temu ten tytuł i przyznam, że pewne emocje nadal gdzieś tam we mnie tkwią, bo gra jest naprawdę ciekawa i fabuła zostawiła mi kaca moralnego. Opowiedzmy sobie na początek coś o tej produkcji. Czarnobylite to gra dziejąca się w Czarnobylu, gdzie jak wiemy z historii nastąpił potężny wybuch wodoru. Akcja dzieje się 30 lat po katastrofie, a my gramy jako profesor Igor Chiminiuk, fizyk i były pracownik elektrowni atomowej w Czarnobylu. Przybywamy do tego miejsca jednak nie po to, by zbadać to miejsce, lecz naszym głównym celem jest odnalezienie naszej zaginionej od 30 lat żony, która nazywa się Tatiana Ameliewa. Gdy przybywamy, okazuje się, że jest tu sporo żołnierzy rosyjskich, a dodatkowo pełno tam tajemniczego minerału, który nazywa się Czarnobylite. I jak to określił nasz główny bohater, jest to najbardziej promieniotwórcza rzecz na świecie. Jednakże on sam wykorzystał ten minerał do stworzenia broni lub narzędzia, pozwalające otwierać portale do innych wymiarów lub do innych miejsc na Ziemi. Wkraczając tam z dwoma kompanami, wpadliśmy na bardzo niebezpiecznego przeciwnika, który zabija jednego z naszych, a my uciekamy przez portale gdzieś w okolice czarnobylskiej elektrowni. I szukamy naszego kompana i zaczyna się zabawa. Odnajdujemy drugiego kompana, znajdujemy opuszczony magazyn, gdzie rozbudowujemy naszą bazę, dodając farmy z jedzeniem, stoły, gdzie można tworzyć i ulepszać bronię, komfortowy kącik z telewizorem i kanapą i wiele innych rzeczy. Następnie na stole wybieramy miejsca, do którego chcemy się udać i wysyłamy również naszego kompana, a później kompanów i zaczynamy poszukiwania wskazówek, gdzie jest nasza żona. Teraz tak, chciałbym omówić konkretne kwestie gry. Na początek kwestie survivalu. Musimy dbać tu o jedzenie, psychikę i zdrowie. Jedzenie zdobywamy eksplorując różne miejsca i zbierając lub zabierając z przeciwników. Naszą psychikę leczymy poprzez picie alkoholu chociażby, a zdrowie poprzez bandaże czy apteczki. Dobrze zatem jak najszybciej stworzyć farmę, zbierać materiały, by móc tworzyć apteczki czy bandaże i porządnie się czasem urżnąć, by zapomnieć, że żyjemy w takim miejscu lub ponieważ zabiliśmy kogoś, bo w końcu jesteśmy fizykiem, a nie jakimś mordercą, ale czasem nie mamy innego wyjścia. Kwestia horroru. Trafiłem na 2 lub 3 jumpscary, a poza tym ogromną robotę robi klimat. Grafika, czasem dziwne dźwięki lub po prostu atmosfera panująca w tym miejscu potrafi spowodować, że człowiek czuje niepokój lub dyskomfort. Podobało mi się to, ale czasem jakoś za bardzo mnie przytłaczał ten klimat, więc nie potrafiłem za długo w to grać albo często. I raczej nie w nocy. Kwestia craftingu. Bardzo mi się podobało, że można tu tworzyć sporo rzeczy, w tym bronie, do których mogliśmy robić różne dodatki jak kolby, tłumiki czy lunety. Problemem czy rzeczą, która mi się nie podobała, to fakt, że broni jest bardzo mało. Szkoda mi było, że nie było tego więcej, ale to i tak nie przeszkadzało mi w zabawie. Jest tu sporo rzeczy do nauki od naszych kompanów, których poznajemy podczas naszej przygody i poszukiwań, jak na przykład więcej życia, więcej przestrzeni w ekwipunku, lepsze posługiwanie się naszym skanerem terenu i wiele innych, więc można ulepszyć swoją postać i rozwijać różnorakie umiejętności. Przyznam też, że fabuła mi się podobała i dziwne wizje naszej żony, bo na początku to wszystko wyglądało raczej na prostą historię, a idąc wraz z fabułą i znajdując dokumenty na temat naszej żony, możemy dowiedzieć się naprawdę wiele dziwnych i niepokojących informacji. A dodatkowo koniec gry oraz ostateczne decyzje fabularne dały mi sporego kaca moralnego i przyznam, że żałuję, że pewnych rzeczy nie zrobiłem inaczej. Jeśli chodzi o eksplorację, tak jak mówiłem, grafika i atmosfera robią swoje, a miejsca zostały ponoć bardzo dokładnie odwzorowane, więc zobaczymy tu opuszczoną szkołę, szpital, zobaczymy tak zwane oko Moskwy oraz wiele innych. Nie jest to otwarty świat, mamy za to kilka rejonów, które możemy cały czas zwiedzać i jest tu całkiem dużo do roboty, bo prócz znajdywania dokumentów, to poznajemy różne postacie czy handlarzy. Na naszej drodze, prócz tajemniczej grupy żołnierzy rosyjskich, trafimy na potwory z wymiaru Czarnobylitu, które potrafią się teleportować chociażby, albo dziwne pająki. Także może i typów wrogów nie jest dużo,
ale na pewno są oni niebezpieczni. Przyznam, że starałem się wczuwać w samą postać, bo jak mówiłem, nasz bohater to profesor, a nie jakiś morderca, więc każde zabójstwo mogło mieć wpływ na naszą psychikę. Więc można wybrać często, czy chcemy zabić przeciwników, czy oszczędzić i po prostu dusić do momentu, aż nie zemdleją. Ale wiadomo, skradanie się i dokładne zbadanie terenu też wymaga czasu i cierpliwości. Ja jestem tym typem człowieka, który wchodzi bez zapowiedzi z ogniem i mieczem, także często musiałem się upijać. Jeśli chodzi o naszą żonę, bo o niej też warto coś powiedzieć, to szukamy jej od 30 lat i w pewnym momencie widzimy ją w wizjach, w snach, albo gdzieś sobie stoi i gra na skrzypcach, albo słyszymy jedynie jej głos. Momentami się zastanawiam, czy ona w ogóle żyje lub czy jest prawdziwa. Całość gry bardzo mi się podobała. Za fabułę, tworzenie, bohaterów, którzy są ciekawi i różnorodni, za klimat i różnorakie wybory moralne, które będą miały wpływ na naszą rozgrywkę i przyszłość. Chociaż w pewnym momencie mamy pewną możliwość resetu, ale nie będę tu dużo mówił, bo nie chcę aż tak spoilerować. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Nie miałem jakichś wielkich problemów czy spadków FPS-ów. Może czasem się zdarzały, ale to niewielkie. Błędów wielce też nie uświadczyłem. Audio. Muzyka jest raczej spokojna i czasem to pojedyncze dźwięki strun od gitary, ale robią one klimat, więc audio jest klimatyczne i dobre. Gameplay. Grało mi się naprawdę dobrze. Czasem się bałem w to grać, bo obawiałem się kolejnych jumpscare'ów, ale na szczęście jest ich mało i są oskryptowane, więc w przyszłości będę wiedział kiedy i czego się spodziewać. Grafika. Naprawdę mi się podobała, bo panują tu blade i mroczne kolory, idealnie oddając powagę sytuacji i tego miejsca. Podsumowując, Chernobylite to gra naprawdę ciekawa, która oferuje nam ciekawą i mroczną fabułę, interesujących kompanów, całkiem niezły, choć skromny crafting, niezłą grafikę oraz atmosfera w grze sprawiała, że czułem niepokój momentami. Osobiście naprawdę ją polecam ograć, bo można się tu naprawdę dobrze bawić, ale i wciągnąć w ciekawą historię, która ma sporo mrocznych wątków. Oficjalna cena, myślę, jest tego warta, ale jeśli ktoś uważa, że to za dużo, to polecam poczekać na przecenę lub zaopatrzyć się w klucz na GGDeals. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!